Dobry wieczór lub dzień dobry, gdziekolwiek nas Państwo oglądają. Agata Konarska, witam i zapraszam na wtorkowe wydanie programu Halo Polonia, w którym jak zawsze przedstawimy ważne i ciekawe tematy dla Polaków w kraju i za granicą. No to zaczynamy. A teraz będzie o niezwykłej nagrodzie. Nagrodzie dla tych, dla których szacunek i miłość do drugiego człowieka to motor do działania. Nagroda za naprawianie świata imienia Ireny Sendlerowej przyznawana jest nauczycielom, pedagogom, wychowawcom, którzy w swojej pracy kierują się wybitną troską o innych, odwagą cywilną i tolerancją. W Warszawie zakończyła się kolejna edycja tej prestiżowej nagrody. Nagrody, w której współczesność i historia istnieją równolegle, dzięki niezmiennym wartościom. A otrzymała ją Małgorzata Matecka, nauczycielka z Łodzi, o czym opowie Przemysław Malicki. W tej historii najważniejsze było myślenie o świecie jako o miejscu, w którym każdy z nas może zrobić coś dobrego, nawet w czasach zła. Ona, Irena Sendlerowa, właśnie tak żyła. Piekło było, Hitler nam stworzył w całej Polsce piekło, ale jeszcze większe piekło stworzył Żydom, a w tym jeszcze większe piekło stworzył dzieciom, tym najbardziej bezbronnym istotom. Tak światu objawiła się kobieta, która uratowała 2,5 tysiąca żydowskich dzieci. Ich imiona i nazwiska zapisywała na paskach bibuły, by gdy dorosną, nie straciły swojej tożsamości. Elżbieta Ficowska, uratowana przez Sendlerową, poniosła tę ideę dalej, inicjując nagrodę imienia swojej wybawicielki. Bo nam chodzi o to, co było dla Ireny ważne, znaczy o jej takie najprostszym językiem wyrażone wartości. Ona mówiła, jak ktoś tonie, to trzeba mu podać rękę. Ona mówiła, że ludzie dzieli się tylko na dobrych i na złych. I nie bądź obojętny, jeżeli widzisz, że komuś dzieje się krzywda, to mu pomóż. I właśnie za przekazywanie tych zasad dzieciom i młodzieży już po raz ósmy wyróżniono nauczycieli wykraczających poza utarte schematy nauczania. Nauczycieli, którzy krzewią wśród uczniów zasady tolerancji, troski o bliźnich oraz uczą działania w tym kierunku. To są nauczyciele, którzy wychodzą poza mury szkoły, którzy robią ruch, czasami nawet sieją ferment w swojej społeczności lokalnej, którzy nie pozwalają młodym ludziom tak się prześlizgiwać po tym, co widzą i co współczesna kultura i współczesny świat czasami pokazuje jako najważniejsze. Nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych otrzymała w tym roku Małgorzata Matecka, nauczycielka z Łodzi. To jest najważniejsza nagroda, jaka kiedykolwiek mnie spotkała w życiu zawodowym, ponieważ wiadomo, że odnosi się sukcesy większe, mniejsze, natomiast idea tej nagrody jest szalenie bliska temu, co ja robię i temu, co robią również moi przyjaciele razem ze mną, bo to nie jest tak, że te nagrody się zdobywa indywidualnie samemu. Nagroda imienia Ireny Sendlerowej jest przyznawana od 2006 roku. Powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu. Nominowani do niej mogą być nauczyciele uczący w duchu poszanowania innych ludzi oraz realizujący projekty oparte o wartości, które przyświecały Irenie Sendlerowej przez jej całe życie. Przemysław Malicki, TVP Polonia.